Dzień dobry. Witam Państwa, Jan Pluta z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Dzisiejsze nasze spotkanie to już trzecie na temat ekstremalnych stanów materii. To, co Państwo widzicie na ekranie, to strony tytułowe z dwóch pierwszych spotkań. Pierwsze było poświęcone plaźmie kwarkowo-gluonowej, a drugie gwiazdom neutronowym. Dzisiaj będę chciał pokazać związki między jednym ekstremalnym stanem, a drugim. Pamiętając, że jeden dotyczy mikroświata, a drugi dotyczy skali kosmicznej, a jednak mają wiele wspólnych części. Ale na początek chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani Krystynie Rudowskiej za umożliwienie mi prezentacji tej tematyki w ramach Akademickiej Telewizji Naukowej. Chciałbym też dodać, że jeżeli Państwo będziecie chcieli rozszerzyć swoją wiedzę na tematy takie, to bardzo dużo niezwykle ciekawych referatów w ramach Akademickiej Telewizji Naukowej możecie Państwo znaleźć. Dziękuję. Teraz przechodząc już do naszego referatu, chciałbym powiedzieć, że należy na początek zwykle wprowadzić podstawowe pojęcia. Wobec tego, jeżeli wrócimy do czasów szkolnych i przypomnimy sobie, że stany skupienia materii to stan stały, ciekły i gazowy, no także stan plazmy, czyli zjonizowanego gazu. To, w jakim stanie materia się znajduje, zależy od warunków ciśnienia i temperatury. No na przykład wiemy, że woda przy ciśnieniu atmosferycznym drze w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wykres, który prezentuje zmiany stanów skupienia i w ogóle stan materii w zależności od ciśnienia i temperatury, nazywamy diagramem fazowym. Takich pojęć ja będę używał, właśnie dlatego je teraz wprowadzę. A z kolei równanie, które opisuje związki pomiędzy tymi właśnie wielkościami, które charakteryzują stan materii, nazywa się równaniem stanu. Pamiętamy ze szkoły równanie stanu gazu doskonałego, może niektórzy pamiętają równanie van der Waalsa. Równanie stanów dla materii tej właśnie ekstremalnych stanach no jest nieco bardziej skomplikowane, no ale właśnie o nim troszeczkę dzisiaj sobie powiem. Przypomnijmy, jak wygląda diagram fazowy, ale taki, który dotyczy stanów tych właśnie ekstremalnych, o których będę dzisiaj mówił. Mamy tutaj na jednej osi temperaturę, no z tym, że ta temperatura wyrażona jest nie w stopniach Celsjusza, tylko w megaelektronowoltach. Z drugiej strony, jeżeli przypomnimy sobie ze szkoły jeszcze, że temperatura jest miarą energii kinetycznej chaotycznego ruchu cząsteczek, taką regułkę pewno wszyscyśmy się uczyli w szkole, no a skoro jest miarą energii kinetycznej, no to energię wyrażamy albo w dżulach, albo w megaelektronowoltach, albo w elektronowoltach, a niekoniecznie w stopniach. Oczywiście można iść w stopniach i to, jakie są związki między stopniami i elektronowoltami, to właśnie tutaj w tej chwili na ekranie się pojawiło, z tym, że pamiętajmy, te temperatury, które dotyczą ekstremalnych stanów materii, to nie są elektronowolty, to są mega elektronowolty, a więc miliony elektronowoltów, a ta temperatura 200 mega elektronowoltów to jest około 2 razy 10 do 12 kelwinów. To jest gigantyczna temperatura, jeżeli wiemy, że temperatura wnętrza Słońca to jest 6 milionów stopni, a tu jest 12, więc to jest milion razy większa temperatura niż temperatura na Słońcu. To są właśnie te warunki termiczne dla ekstremalnych stanów materii. No a na osi poziomu, no tu mamy taką wielkość net baryon density. To może taka trochę niezrozumiała wielkość, więc żeby było wszystko jasne, ja tu umieściłem taką informację, że jedynka na tej skali odpowiada gęstości 2,8 razy 10 do 14 grama na centymetr sześcienny. No to już jest wielkość dobrze nam znana. No wiemy, że gęstość wody to jest 1 gram na centymetr sześcienny, żelaza to chyba 7,8, ołowiu 11, no ale tu jest 10 do 14. Żeby uzmysłowić sobie, jaka to jest wartość, to proszę zwrócić uwagę, że to 10 do 14 odpowiada 280 milionom ton na centymetr sześcienny. Czyli taka kosteczka o boku 1 centymetra
gdyby gęstość była taka, jak właśnie to co odpowiada tej jedynce, to byłoby 280 milionów ton. Niewyobrażalna więc wręcz wartość. A patrząc teraz na, ten, na to, co tutaj jest na tym wykresie, to chciałbym zwrócić uwagę, że tu, gdzie są gwiazdy neutronowe, to jest nie jedynka, to jest jeszcze trochę więcej, to jest 5, 10 może wartości. Także to są gigantyczne gęstości i to jest właśnie to, co jest osiągane w gwiazdach neutronowych. Gigantyczne temperatury, to jest to, co jest osiągane, kiedy następuje przejście fazowe do stanu plazmy kwarkowo-gluonowej. A jak zbadać własności materii? Jakie jest równanie stanu w tych właśnie stanach ekstremalnych? Jaką ma postać ta materia? No właśnie o tym powiemy sobie dzisiaj troszeczkę więcej. Chciałbym zwrócić uwagę, że to, jaki jest stan przy tych wysokich temperaturach, to jest to, o czym mówiłem na pierwszym spotkaniu, to jest ten stan plazmy kwarkowo-gluonowej. On jest osiągany wtedy, kiedy te temperatury są właśnie takie, jak tu pokazuję. Z kolei gwiazdy neutronowe odpowiadają gęstością tym, które są tutaj pokazane w tej chwili, a więc to. I jeszcze dużo więcej. Tu jest właśnie pokazany przykład, to jest taka ilustracja tylko, ale dobrze graficznie przedstawiona, pokazująca połączenie się dwóch gwiazd neutronowych. A jaki jest stan materii właśnie wtedy, kiedy takie połączenie następuje? No właśnie, zaraz sobie o tym powiemy. A jak to się analizuje, to tu w tej chwili można zobaczyć na tym obrazku. Dwie gwiazdy neutronowe zbliżają się do siebie. O, tak jak jest tutaj pokazane już w tej części. Następnie zbliżając się, oddziaływują na siebie, łączą się. Prowadzi to do najróżniejszych turbulencji, które są tutaj pokazane. Następnie zbliżają się jeszcze bardziej i wreszcie powstaje połączenie się dwóch gwiazd neutronowych. A jaki jest stan materii wtedy? A no właśnie. Ta strzałka prezentuje to, że spodziewamy się, to nie znaczy, że już wiemy, ale spodziewamy się, że tu właśnie pojawia się stan plazmy kwarkowo-gluonowej. Czy ten stan jest realizowany? Czy jest jakiś inny stan? To jest właśnie aktualnie przedmiotem naszych badań. Badań prowadzonych zarówno w kosmosie, jak i badań prowadzonych w laboratorium. To, co tu Państwo widzicie, to są symulacje komputerowe grupy teoretyków, która analizuje, jak może zachować się układ dwóch gwiazd krążących, neutronowych krążących wokół siebie, kiedy na nie działają gigantyczne siły grawitacyjne. Może dojść, jak widać, do deformacji tych gwiazd, następnie do ich połączenia się. Ale wtedy może właśnie powstać ten stan plazmy kwarkowo-gluonowej. Żeby jednak zacząć i w sposób w miarę systematyczny przekazywać Państwu informacje, to wrócę do samej struktury gwiazd neutronowych. O tym już mówiłem trochę w czasie naszych poprzednich spotkań. O tym jest także bardzo piękny referat profesora Stępnia, poświęcony wyłącznie tym, jak się tworzy gwiazdy neutronowe i jaka jest ich struktura. Ale może dla porządku wymienię tylko podstawowe elementy struktury gwiazdy neutronowej. Zwrócę uwagę jeszcze, że gwiazdy neutronowe to takie obiekty, których masa jest rzędu jednej do dwóch mas Słońca. Gęstość jest no właśnie ta gigantyczna gęstość, o której już wspominałem. Rozmiary są całkiem niewielkie, proszę zobaczyć na tą skalę. Promień jest w kilometrach, a tych kilometrów jest raptem 12. A więc to jest taka kulka o średnicy 20 paru kilometrów. Ale równocześnie o masie, równej masie z masie Słońca. A Słońce z kolei ma masę milion razy większą niż masa Ziemi. I to wszystko w kulce o rozmiarach kilkudziesięciu kilometrów. Niewyobrażalne. No, wymieńmy te podstawowe elementy struktury gwiazdy neutronowej. Najpierw bardzo cieniutki, wręcz kilkucentymetrowa warstwa atmosfery złożonej z wodoru, helu, węgla i lekkich pierwiastków. Potem pokrywa taka, która jest głównie złożona z atomów węgla. Następnie skorupa zewnętrzna i wewnętrzna, składająca się z jąder atomowych, ale także z swobodnych neutronów. I potem zewnętrzny i wewnętrzny rdzeń
I tu jest ten właśnie znak zapytania. To właśnie tutaj, proszę Państwa, oczekujemy tego ekstremalnego stanu materii. Proszę zobaczyć, jaka jest gęstość. To jest gęstość w gramach na centymetr sześcienny, a więc jednostka dobrze nam znana. No tyle tylko, że tu jest wartość 10^4. A więc to już nie są te nasze 1 gram na centymetr sześcienny dla wody, czy tam 7 dla żelaza. To jest 10 tysięcy. A tu jest 10 do 11, tu 10 do 14, tu 6 razy 10 do 14 i wreszcie 10 do 15. To jest nieprawdopodobnie gęsta materia. To jest najgęstsza materia we wszechświecie obserwowanym przez nas. Najgęstsza. To są gwiazdy neutronowe. Więc dwa słowa może jeszcze, jak dochodzi do powstania gwiazdy neutronowej, żebyśmy mieli taką, jakieś przedstawienie. Gwiazdy neutronowe są rezultatem kolapsu gwiazd, w których wypala się paliwo już termojądrowe i przeważające siły grawitacyjne powodują zapadnięcie się materii gwiazdy. Większa część gwiazdy rozlatuje się we wszystkie strony. Chodzi o gwiazdy o masach rzędu 10 mas Słońca. A ten rdzeń niesamowicie gęsty to jest właśnie gwiazda neutronowa. Z czego on się składa? No tutaj są sugestie, to są hipotezy. Może się składać z hiperonu, może się składać z kondensatu Bose'ego Einsteina, na kondensatu kaonowego, jak tutaj napisane jest, albo też z plazmy kwarkowo-gluonowej. To z czego faktycznie się składa, to jest przedmiotem naszych badań, a co my robimy w tym względzie, co robią astrofizycy, co robią teoretycy, co robią doświadczalnicy, za moment o tym powiem. Jeszcze jedno może dodam tylko. Ktoś powie, a dlaczego te gwiazdy są neutronowe? A dlaczego nie są protonowe albo jeszcze elektronowe? Przecież materia składa się z protonów, neutronów i elektronów. A no zobaczmy, kiedy dochodzi do tego kolapsu i do zgęszczania się materii do takiego stopnia, że jej gęstość jest 10 do 15 gramów na centymetr sześcienny, to wtedy elektrony, protony, neutrony znajdują się bardzo blisko siebie. I dochodzi do takiej reakcji. Proszę zobaczyć, proton plus elektron daje neutron, znika proton, znika elektron, ładunek elektronu ujemny protonu dodatni, wszystko w porządku, tworzy się cząstka neutralna, neutron. I emitowany jest także neutrino elektronowe. No dobrze, ale tu widzimy, że neutron z kolei, jeżeli nie jest związany w jądrze atomowym, to się rozpada na proton i elektron i antyneutrino. No i co? I mamy znów to samo, proton i elektron. Proton i elektron prowadzą do swojej reakcji, do wytwarzania się neutronu. Neutron się rozpada na proton i elektron i w kółeczko to się kręci. Prawda? Tyle tylko, że w każdej reakcji emitowany jest neutrino. To powoduje wyemitowanie ogromnej ilości energii, obniżenie się temperatury gwiazdy neutronowej ze względu na emisję tych neutrin. Aż w końcu wytwarza się pewna równowaga i w tej równowadze znakomitą większość stanowi neutrony. Są też protony i elektrony, ale większość stanowi neutrony i dlatego gwiazda neutronowa nazywa się gwiazdą neutronową. Ten proces, który do tego prowadzi, który tu jest tymi dwoma reakcjami opisany, nazywa się procesem Urta. A skąd ta nazwa się wzięła? Zainteresowanych zachęcam do zerknięcia w Google'ach na tą nazwę. Wyjaśnienie jest bardzo ciekawe i warto się z nim zapoznać, chociaż w tej chwili nie będę temu poświęcał czasu. Zobaczmy dalej. A no właśnie, skąd mamy informacje o tym, co się dzieje w gwiazdach neutronowych? Na Ziemi teoretycy pracują i wykonują symulacje komputerowe w oparciu o całą wiedzę, którą na ten temat posiadamy. A co się dzieje w skali kosmicznej? Wiemy, że niedawno zostały odkryte fale grawitacyjne. A przecież przy tak gigantycznych masach to właśnie grawitacja odgrywa zasadniczą rolę w tym, co się dzieje z gwiazdami neutronowymi. I tu mamy relacje pomiędzy Ziemią i kosmosem. Na Ziemi wykonywane są symulacje, a z kosmosu docierają do nas informacje z fal grawitacyjnych. A fale grawitacyjne emitowane w procesie scalania gwiazd neutronowych przenoszą informacje o ich strukturze i dynamice procesu scalania. Sygnały fal grawitacyjnych pochodzą zasadniczo z trzech faz procesu. Tuż przed połączeniem się, to tu widać, w trakcie, to właśnie, i po połączeniu się gwiazd.
I zobaczmy. Oddziaływania grawitacyjne powodują deformację gwiazd. No właśnie, widać, tu jest pewna deformacja zauważalna. A to dostarcza informacji o plastyczności materiału tworzącego gwiazdy. A więc czy to jest ciało stałe, czy to jest może ciecz, czy może gaz, no raczej przy tych gęstościach mało prawdopodobne, ale czy to jest kryształ, który się nie deformuje tak łatwo, czy to jest materiał plastyczny, który się deformuje, jak widać tutaj pewna deformacja jest zauważalna. Prawda? Wreszcie, oscylacje gęstości materii w trakcie procesu znajdują odzwierciedlenie w częstotliwości generowanych fal grawitacyjnych. O tu właśnie widać, że takie oscylacje mogą mieć miejsce. Materia się rozszerza, kurczy, następują wibracje, następują rotacje. To wszystko generuje fale grawitacyjne. Bo jak wiemy, fale grawitacyjne to nie są fale elektromagnetyczne. To są zaburzenia czasoprzestrzeni, które się propagują właśnie w tejże przestrzeni. Dalej, zachodzenie przejścia fazowego prowadzi do wzrostu częstotliwości fal grawitacyjnych. A więc jeżeli tu, w tym rdzeniu gwiazdy neutronowej następuje przejście fazowe ze stanu materii hadronowej, czyli składającej się z protonów i neutronów, do stanu materii kwarkowej, to właśnie to może mieć odzwierciedlenie w sygnałach fal grawitacyjnych. Różnice w częstotliwościach fal z różnych faz procesu dostarczają informacji o możliwości przejścia fazowego. Dostarczają też informacji o największej osiągalnej gęstości. Także to jest bardzo cenne źródło informacji dla nas na temat tego, co dzieje się w gwiazdach neutronowych. No dobrze, a co robią teoretycy na Ziemi? Formułują różne postacie równania stanu, żeby opisać w jakiś sposób prawdopodobną strukturę tego rdzenia gwiazd neutronowych i ten właśnie ekstremalny stan materii. Ale nie jest to takie proste. Tu jest takie symptomatyczne bardzo zdanie, które zaczerpnąłem z tej pracy, którą tu Państwo widzicie, który temat, który Państwo widzicie. Określenie równania stanu gęstej, bogatej w neutrony materii jądrowej jest wspólnym zadaniem równocześnie fizyków jądrowych i astrofizyków, czyli jest zadaniem dla nas tu na Ziemi i dla tych, którzy badają przestrzeń kosmiczną. Oprócz możliwego przejścia fazowego, także zależność gęstości od energii symetrii, no termin może nieznany, ale ja zaraz powiem, o co chodzi, jest najbardziej niepewną częścią równania stanu bogatej w neutrony materii jądrowej specjalnie dla gęstości ponad nasycenie. Ta gęstość nasycenia to jest ta gęstość jądrowa właśnie, te 280 milionów ton na centymetr sześcienny. Czyli jeżeli gęstości są jeszcze większe, a spodziewamy się, że gwiazdy neutronowe są jeszcze większe, to jaki jest stan materii? Bardzo trudno jest opisać. Zobaczcie Państwo. Tu jest pokazana gęstość. Jedyneczka, która tu jest, ona odpowiada gęstości materii jądrowej tej właśnie milionów ton. Ale to jest gęstość, która jest osiągalna na Ziemi, bo to jest gęstość materii jądrowej. I ta energia symetrii, która jest, jak przeczytałem przed chwileczką, bardzo ważnym elementem równania stanu, ona jest przewidywana przez różne teorie i w granicach niewielkich gęstości, mniejszych i równych gęstości materii jądrowej, te wyniki się w miarę zgadzają. No tutaj te wszystkie krzywe, które tu jest cały pęczek, one tak przechodzą jednakowo. A potem co? A potem jedno, drugie w górę, trzecie prosto. Najróżniejsze położenia to jest właśnie nasza niepewność informacji o tym, co się dzieje w gwiazdach neutronowych. Modele teoretyczne są zgodne w tym obszarze, a tu już niestety nie. I to jest coś, co wymaga czego? Skoro teoria przewiduje bardzo różne rozwiązania i nie wiemy, które wybrać, no to kryterium jest oczywiście eksperyment. Dane doświadczalne, które zbieramy zarówno z kosmosu w postaci fal grawitacyjnych czy fal elektromagnetycznych, jak i próby wykreowania takiej gęstości w warunkach ziemskich, co nie jest proste, to jest to, co jest potrzebne w tej chwili teorii, żeby wybrać, które z tych równań odpowiada rzeczywistości.
Ano zobaczmy, już pewne dane są takimi informacjami, które docierają do nas z kosmosu, które możemy zmierzyć. To jest promień gwiazdy neutronowej i jej masy. Jeszcze można mieć życzenia co do dokładności wyznaczenia tych wielkości, ale już jakimiś kryteriami słuszności teorii te właśnie dane mogą być. Zobaczmy. Tu jest promień gwiazdy neutronowej, tu jest masa, a tu są przewidywania teoretyczne. Te krzywe niebieskie, takie, które tutaj widać. Jeden model mówi, że przy takim promieniu będą takie masy. A drugi mówi, nie. Owszem, masy mogą być różne, takie mniejsze i większe, ale promienie gwiazdy muszą być wtedy większe, bo materia ma takie własności, że nie może się ścisnąć do takiego promienia, jaki przewiduje z kolei ten model. A który jest słuszny? Ano, gdybyśmy mieli i masę, i promienie, to byśmy mogli powiedzieć, aha, tej masie odpowiada ten promień, wobec tego te modele są niesłuszne, a te są słuszne. I jak Państwo widzicie, w ten sposób współpraca teoretyków naziemnych i astrofizyków daje nam możliwości dowiedzenia się i doprecyzowania naszych informacji na temat tego, jakie są własności materii właśnie gdzieś tam w odległych obiektach kosmicznych. Jak widać, tu są modele, które nie przewidują w ogóle możliwości powstania gwiazd neutronowych o takich dużych masach, jak ta pozioma linia, która odbiera już zaobserwowanej gwiazdy neutronowej o takiej masie. Skoro model nie przewiduje, to znaczy, że niestety musi być odrzucony albo zmodyfikowany. Wobec tego w ten sposób współpraca jednych i drugich, teoretyków i doświadczeników, prowadzi nas do uzyskania coraz to nowych informacji. Tak dla jako ciekawostkę powiem, że właśnie oszacowania teoretyczne mówią, że przy takich gigantycznych gęstościach, dużo większych niż gęstość materii jądrowej, może dojść do tego, że neutrony przejdą już inne cząstki, a mianowicie tak zwane cząstki dziwne, hiperony. Przy gęstościach takich wielkich, pewne własności kwantowe neutronów, zwane zasadą wykluczenia Pauliego, prowadzą do tego, że neutrony nie mogą być skupione w takiej gęstej materii. I wtedy bardziej korzystne jest przejście neutronów w stan innej cząstki neutralnej, ale tak zwanej cząstki dziwnej, hiperonu lambda. A więc wtedy byłoby tak, że to nie jest już materia neutronowa, tylko to jest materia hiperonowa, materia dziwna. I to również jest hipotezą poważnie rozważaną jako hipoteza materii w tak właśnie dużych wartościach gęstości. A teraz jak można to sprawdzić? Jak można sprawdzić, czy rzeczywiście tu na warunkach ziemskich możemy taką materię wytworzyć? Czy w ogóle takie gęstości są osiągalne przy zderzeniach jąder atomowych przyspieszonych do ogromnych prędkości? Bo spodziewamy się, że wtedy możemy chociaż na króciutki moment wytworzyć stan o bardzo wysokiej temperaturze i bardzo wielkiej gęstości. To, co Państwo tu widzicie, to jest rezultat symulacji komputerowej zderzenia dwóch jąder atomowych przy bardzo, bardzo wysokich energiach. To jest napisane przy jakich energiach? Energii 200 gigaelektronowoltów na nukleon, a tu jest czas, który będzie płynął w trakcie tego zderzenia. Ja natomiast troszeczkę posteruję tym procesem zderzenia, o czym zaraz powiem, tak, żeby zwrócić uwagę na co dla nas będzie ważne. Uwaga, zaczynamy. Aha, jeszcze dopowiem tylko, że te jądra atomowe nie mają kształtu kulisty, jakiś taki zbliżony do kuli, chociaż no, spodziewamy się, że raczej taki jest kształt jądra atomowych, chociaż niekoniecznie, bo rozważa się też kształty inne niż kulisty, ale te takie mocno ściśnięte kształty wynikają z tego, że przy ogromnych prędkościach funkcjonuje coś, co się nazywa skróceniem Lorentza, a rezultat szczególnej teorii względności. Uwaga, ruszam. Zatrzymałem. Państwo widzą, że czas się zmienił. Zatrzymałem, żeby powiedzieć, że proszę patrzeć, co się stanie, kiedy te dwa jądra atomowe się zetkną i przez chwilę wytworzy się stan, ten właśnie nadzwyczajny stan, który jest dla nas nadzieją na wytworzenie własności materii podobnych do własności materii w gwiazdach neutronowych. Uwaga. Oj, przepraszam, muszę cofnąć.
muszę cofnąć jeszcze raz. Teraz już zaczynam wtedy, kiedy będzie ten moment najważniejszy. O właśnie. Nastąpiło zderzenie, a tu pojawiły się inne kolory tych kuleczek, które reprezentują cząstki. To są cząstki wyprodukowane w tym zderzeniu, których wcześniej nie było. No, R równa się MC kwadrat, pamiętamy. I tu powstaje, w tym obszarze powstaje stan ogromnej gęstości i ogromnej temperatury. Jakie to są gęstości? Czy one już osiągają te wartości, jakie są w gwiazdach neutronowych? A no właśnie, to jest przedmiotem analiz teoretyków, którzy takie zderzenia generują, a następnie badają własności materii. Zobaczmy, puśćmy to dalej teraz, niech się odbędzie już to do końca. Rozlatuje się ta materia, której jest bardzo dużo, ale ona była ściśnięta w bardzo małej objętości, w związku z czym gęstość powinna być ogromna. I teraz co dalej? Ano zobaczmy sobie. To, co tu widzimy, to jest wykres, który pokazuje ten krótki moment, kiedy następuje zderzenie. Kiedy, może pokażę w ten sposób. O. Następuje zderzenie i te dwa jądra przez siebie przenikają, biegną dalej i rozchodzi się to wszystko. Ale ten krótki moment zderzenia, on jest zobrazowany tutaj. Może wezmę siebie, żeby już było widać i mnie, i to, co chcę pokazać. Mianowicie, proszę Państwa, zobaczcie. Tu jest gęstość barionowa netto. Te same Fermi do minus trzeciej, gdzie to 0,16, czyli gęstość materii jądrowej jest gdzie? Ano zobaczmy. Tu jest 0,5, 0,16 to będzie gdzieś tutaj. A te wartości, które są osiągane, to one się plasują gdzieś tu. A tu jest 1,6. To jest 10 razy więcej niż gęstość materii jądrowej. I może zwrócę uwagę na to, że te linie łamane, które tutaj są, to są takie odcinki, które mają długość 1 Fermi na C, czyli bardzo, bardzo krótki przedział czasu, ale to jest właśnie ten przebieg procesu. Czas biegnie, wzrasta gęstość, wzrasta energia wzbudzenia. Biegnie dalej, dalej wzrasta gęstość, wreszcie ta gęstość jest maksymalna, potem cząstki się rozbiegają i gęstość spada. Ale w tym momencie, kiedy te cząstki przez siebie przenikają, dochodzi do tego, że gęstości wzrastają do wartości około 10-krotnie większej niż gęstość materii jądrowej. Czyli, że tu mamy prawo spodziewać się powstania gęstości odpowiadających gęstościom gwiazd neutronowych. Skoro tak, dobrze, no to co? Przygotowujemy eksperyment. Jeden z takich eksperymentów pokazany jest tutaj, który jest przygotowywany. On jeszcze jest w trakcie przygotowywania. A eksperyment nazywa się CBM, co się tłumaczy. Compressed Baryonic Matter. Dosłownie to, o co nam chodzi. Skompresowana materia barionowa. A bariony to są protony neutronowe. Czyli eksperyment poświęcony badaniu właśnie tych zadań. Drugi taki eksperyment. To jest eksperyment o nazwie Multipurpose Detector, to jest nazwa detektora, ale i także nazwa eksperymentu, który realizowany jest z pomocą urządzenia zwanego NICA, co się tłumaczy Neutron Based Ion Collider Facility, w związku z Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dublinie. To, co teraz jest na ekranie, to jest strona tytułowa prezentacji wykonanej przez pana profesora Adama Kisiela. Dodam, że jest dla mnie ogromną satysfakcją, bo Adam Kisiel jest moim byłym doktorantem, a obecnie profesorem Politechniki Warszawskiej. No a równocześnie szefem eksperymentu takiego, którego widzicie Państwo sam ten detektor, a tu jest informacja. 11 krajów, 500 uczestników, 41 instytucji i tym wszystkim kieruje nasz człowiek i uczestniczymy w tym my, to znaczy i studenci, i doktoranci, i pracownicy Politechniki Warszawskiej i wielu polskich instytutów, to macie Państwo wypisane. Prawda? Więc kończąc już chcę powiedzieć, że o tych ekstremalnych stanach materii, które mają wiele wspólnego i w skali mikro, i w skali kosmicznej, dowiadujemy się ze wspólnej pracy teoretyków, eksperymentatorów, ludzi badających kosmos i ludzi badających mikroświat. Wspaniała współpraca.
coś, co się rozwija, z czego można być no, i zadowolony, i równocześnie oczekiwać nowych wyników. Żeby zakończyć, to powiem, że mam dwie konkluzje. Wyświetlę pierwszą. Sformułowałbym ją tak. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że wiemy, że wiele jeszcze nie wiemy. To może brzmi nieco pesymistycznie, ale ważne jest to, że mamy świadomość tego, co wiemy, a wiemy już dużo, ale mamy świadomość tego, że wiele jeszcze nie wiemy i to nas mobilizuje do dalszej pracy. Chociaż to brzmi może z jakąś nitką pesymizmu, że wiele jeszcze nie wiemy. Ale jest też inna konkluzja, pod którą ja się podpisuję obydwoma rękami. Czyż to nie wspaniałe, że tyle jest jeszcze do odkrycia. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję.